wczesnym rankiem dopływamy do Sztokholmu. Pałac Królewski został zbudowany w stylu baroku rzymskiego z fasadą na wzór włoski. Licząc za blisko 700 lat, katedra luterańska pod wezwaniem świętego Mikołaja. Najmniejszy pomnik w Sztokholmie, 15-centymetrowa figurka siedzącego chłopca. Uliczki Starego Miasta. Siedziba Akademii Szwedzkiej. Od 1900 roku Akademia przyznaje Literacką Nagrodę Nobla. Kościół Riddarholm, miejsce pochówku władców Szwecji. Wieża ma ponad 86 metrów wysokości. Sztokholmski ratusz. Widok spod ratusza. Architektem ratusza był Ragnar Östberg, zainspirowany weneckim Pałacem Dożów. Sala błękitna, dlatego że początkowo miała być koloru niebieskiego. Architekt zmienił jednak decyzję, gdy zobaczył ciekawy ceglany kolor. Pierwotna nazwa jednak pozostała. Jest to największa sala przyjęć w ratuszu. Tutaj właśnie 10 grudnia każdego roku wydawane jest przyjęcie na cześć laureatów Nagrody Nobla. Sala obrad Rady Miasta. Trybuny dla publiczności mogą pomieścić 200 osób. Sufit sali daje wrażenie otwartego dachu nad łodzią Wikingów. Sala jadalna. Ci, którzy siedzą naprzeciw okien, mają widok na wodę, a ci, którzy siedzą plecami do okien, mają taki sam widok, ale namalowany na ścianie. Złota sala bankietowa została wyłożona ponad 18 milionami kawałków mozaiki ze szkła i złota. Jest w niej miejsce dla 700 siedzących gości. Płytki mozaiki powstały w ten sposób, że pomiędzy dwa maleńkie kawałki szkła wkładano folię z 24-karatowego złota, a następnie wmontowano w ściany tej sali, nadając jej złoty wygląd. Komplet zastawy na bankiecie dla noblistów. Chiński pawilon należący do królewskiego zespołu pałacowego Drottningholm, wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Jest szwedzką wersją wersalskiego pałacyku Grand Trianon.
rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej. Pałac został zbudowany w XVI wieku w stylu renesansowym, a później przebudowany w XVIII wieku. Jest otoczony barokowym ogrodem w stylu francuskim. Cały zespół pałacowy został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pałac ma też swój kościółek. Warta przed Pałacem Królewskim. Mimo że w pałacu mieszka rodzina królewska, znaczna jego część jest udostępniona do zwiedzania. Schody zdobią majestatyczne posągi Apolla i dziewięciu mus. Portret carycy Katarzyny II. Z lewej Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji, matka Zygmunta III Wazy. Królewska sypialnia. Biblioteka Królewska. Statek Waza został zbudowany na zlecenie króla Gustawa Adolfa. Był przeznaczony do wzięcia udziału w wojnie z Polską. Po zwodowaniu w 1628 roku przepłynął około mili i jeszcze w obrębie portu zatonął. W 1961 roku wrak został wydobyty. Po rekonstrukcji trwającej prawie 30 lat został wystawiony w muzeum specjalnie wybudowanym w tym celu. Okręt posiada trzy maszty, na których można rozwinąć 10 żagli. Jego długość wynosi 69 metrów. Był wyposażony w 64 działa i ważył 1200 ton. Okręt udało się zrekonstruować w 95%. Jego kadłub zachował się w całości, ale musiano do niego dopasować 13,5 tysiąca znalezionych luźnych elementów. Szabla polska z okresu potopu szwedzkiego. Znów jesteśmy w centrum Sztokholmu, w okolicy Pałacu Królewskiego. Hotel Grand, w którym zatrzymują się laureaci Nagrody Nobla. Tyły Pałacu Królewskiego. Straż pałacowa. W podziemiach pałacu znajduje się niewielkie muzeum. Dziedziniec wewnętrzny pałacu. Wnętrze jednej z bram prowadzących na dziedziniec i do kaplicy pałacowej. Thank you.
Karola XIV Jana, który w 1818 roku zapoczątkował dynastię Bernadotych, panującą w Szwecji do dzisiaj. Na koniec krótki spacer i odwiedziny w jednym z licznych sztokholmskich kościołów.